krótka analiza pozostałych walk Polsat Boxing Night. Ewę Brodnicką panu daruję, bo tak naprawdę o boks kobiecy torti nie wiemy za dużo, prawda? Jackiewicz, Syrowatka. Wszystko w głowie Syrowatki, czy jednak rzeczywiście Jackiewicz lepszym bokserem? Ja myślę, że każda z tych walk, łącznie z walką wieczoru, to jest wielka niewiadoma. To są zagadki i na tym polega siła tej karty. To znaczy, że tak naprawdę nie znam chyba nikogo, kto postawiłby wszystkie pieniądze na, powiedzmy, w każdej z tych kategorii, powiedział, tu mamy żelaznego faworyta, bo nie ma żelaznego faworyta, pojedynek Jackiewicz, Syrowatka, ogromne obciążenie psychiczne na Syrowatce. Trudno powiedzieć, jak będzie wyglądała walka Rakowski-Wawrzyk, bo to jest też walka, gdzie Wawrzyk tak naprawdę wraca po długiej przerwie. Wprawdzie stoczył tą krótką walkę w Warszawie, później walczył w Stanach Zjednoczonych, też wygrał, ale to nie jest to. Tu będzie walczył z dobrym swoim znajomym, ale pięściarzem niebezpiecznie mocno bijącym, a on wiadomo ma problemy i zobaczymy, jak poważne są to problemy. Chociaż boksersko uważam, że jest lepszy, ma lepsze warunki, jest szybszy i gdyby nie zdarzyło się tam żadne nieszczęście, to moim zdaniem Wawrzyk powinien ten pojedynek wygrać, ale to wcale nie oznacza, że stawiałbym na niego jakieś tam, powiedzmy, duże pieniądze. I idziemy dalej, pojedynek Cieślak-Palacios. Też nie wiadomo, co zostało z Palaciosa po Kudriaszowie. Na pewno mistrz słowa, człowiek, który potrafi robić znakomity PR wokół własnej osoby, natomiast ostatnimi laty wielkich pojedynków nie toczy. Cieślak idzie mocno w górę, także, że nie popełni jakichś rażących błędów, to też dla mnie będzie faworytem, ale też walka obarczona dużą niepewnością, jeśli chodzi o ostateczny wynik. Kto tam nam jeszcze został? Masternak-Filc. Masternak-Filc. To raczej chyba w tej walce, wydaje mi się, tych wątpliwości jest najmniej. Ja myślę, że jeżeli Masternak nie popełni jakichś naprawdę prostych błędów, będzie boksował na swoim średnim czy dość wysokim poziomie, no powiedzmy tak jak z Beliu chociażby, w tym ostatnim pojedynku to powinien sobie z Filcem dać radę. Oglądałem kilka walk na YouTubie Filca. Ładnie wygląda, fajnie się porusza, potrafi zadawać naprawdę fajne ciosy, ale chyba specjalnej odporności na ciosy nie ma. Dortikos rozbił go bardzo mocno. Jakbym, tylko jeszcze jedno pytanie. Michał Cieślak, mówi pan, żeby sobie spokojnie raczej powinien poradzić, tak? Nie? Nie oceniłbym tego spokojnie, absolutnie nie, dlatego, ale że... raczej faworytnikom. To znaczy, no, myślę, że więcej atutów na dzisiaj ma po swojej stronie. Myślę, że jest w stanie i przyjąć, i też mocno, mocno uderzyć. Pytanie, czy ta szczęka została poważnie naruszona Palaciosa, czy też nie. My tak naprawdę o Palaciosie to też wiemy tylko tyle, że znów bardzo poważnie chcę pokazać się z jak najlepszej strony. Słyszałem już te teksty przed rewanżowym pojedynkiem z Włodarczykiem we Wrocławiu. Jego ówczesny trener Aquilar zapewniał, że takiego Palaciosa, jakiego zobaczymy we Wrocławiu, nie widzieliśmy nigdy wcześniej, nie zobaczymy prawie nigdy później, a później się okazało, jaki był Palacios. Także jakoś to nie jest mój wielki faworyt. Tylko Michał mi się nie podobał specjalnie w walce z Abdulem, kiedy... Nie, myśli pan, że jednak zrobił krok duży, tak? To było dawno temu. Mimo wszystko jednak jest dzisiaj moim zdaniem zdecydowanie lepszy. Natomiast Abdul tam pokazał, że można wygrać samą obroną. Michał nie był w stanie tej obrony sforsować i wtedy, jeżeli oczywiście będzie tak jednostronny jak w tym pojedynku z Abdulem, to wtedy może mieć problem. Ale ja też liczę na to, że Palacios jednak walkę podejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.